Panie burmistrzu, wiele miast i gmin decyduje się na kompleksową pielęgnację drzewostanów. Dlaczego państwo zdecydowali się podjąć takie działania? Kilka lat temu podjęliśmy po pierwsze inwentaryzację kasztanowców. Wszystkie kasztanowce zostały zaszczepione i mamy do tej pory świetny efekt tego typu działania. To było takim przyczynkiem, by przeprowadzić inwentaryzację wszystkich drzew, powiedzmy na terenie gminnym, a to też z kolei było punktem wyjścia do prowadzenia wszelkiego rodzaju sanitarnych, pielęgnacyjnych, ale również przede wszystkim to chcę podkreślić, dbałości o dane drzewo pod kątem bezpieczeństwa. Pod kątem bezpieczeństwa dla samego drzewa, ale no i dla ludzi. W tej chwili właśnie wykonywany pierwszy etap skupiony na drzewostanie w parku miejskim właśnie ma te cele do spełnienia. Znajdujemy się w Parku Miejskim w Świebolicach, gdzie przeprowadzacie kompleksową pielęgnację drzew. Ile tych drzew zostanie poddanych pielęgnacji? Proszę Panią, będziemy pielęgnować 175 drzew, w tym mamy 10 drzew pomnikowych. Mamy duże, piękne, ładne drzewa, będziemy montować wiązania, strącać posusz, zabezpieczać korony. Praca długoterminowa, bardzo fajne, piękne drzewa. A w jakim stanie są te drzewa? W różnym stanie, bo no, park jest duży, tych drzew jest bardzo dużo. Jedne są w bardzo dobrym stanie, inne są w gorszym. Wszystkie będziemy pielęgnować, będziemy oceniać jeszcze indywidualnie, jak będziemy u góry. Mamy tu bardzo dużo gatunków. Mamy platany, mamy jesiony, mamy skrzydło orzechy, lipy, klony jawory, robinie. Park jest naprawdę bardzo zróżnicowany, bardzo fajny. Dla nas to jest bardzo duży zaszczyt i bardzo się cieszymy, że możemy w takim parku robić. Jest to dla nas bardzo fajne, duże zlecenie. To jest sukces dla naszej firmy, bo nasza firma ma dopiero tak naprawdę krótki staż, no, trochę ponad rok. I możemy się poszczycić tym, że robimy wielki park, drzewa pomnikowe, robimy wiązania, więc tylko się cieszyć i mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i będziemy mogli więcej pracować w naszym mieście, bo przecież jesteśmy ze Świdnicy i tam byśmy chcieli robić nasze parki szczególnie. Zostaliście docenieni, bo macie w tym roku nominację do Świdnickich Gryfów. No mamy, cieszymy się z tego. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi, mieszkańców będzie zadowolona z tego, że ktoś o to dba i walczy o nasze parki i no, fajnie by było takiego gryfa wygrać. Miasto Świebolice przeprowadziło kilka lat temu inwentaryzację drzew. Czy mógłby nam coś powiedzieć o tej inwentaryzacji? Ja tą inwentaryzację tutaj mam. Proszę zobaczyć, jest to bardzo fajna inwentaryzacja. Każde drzewo jest opisane. Każde drzewo ma założoną tak zwaną kartę drzewa. Na takiej karcie drzewa jest zdjęcie w okresie listnym, w okresie bezlistnym, mapka oraz wszystkie wymiary drzewa. Wysokość, szerokość, rozpiętość korony, różne rzeczy, które na drzewie się dzieją, czyli na przykład, nie wiem, posusz, czy na przykład nie wiem, jakieś ubytki, plus zalecenia. Zalecenia są na przykład również pozaznaczane, tak jak tutaj na przykład X-em, gdzie, w którym miejscu należy zrobić cięcia. I w taki sposób jest opisane każde drzewo. Każde drzewo tutaj w parku. I mało tego, każde z tych drzew ma nadany numer i ten numer jest również przy pniu drzewa. Panie burmistrzu, a czy w kolejnych latach planowane są jakieś kolejne inwestycje w zieleń miejską? Powiem tak, że mamy dwa elementy do wykonania, mianowicie kolejne etapy tej rewitalizacji, którą w tej chwili podjęliśmy, skupiając się na parku miejskim, takie działania będą podjęte do wszystkich drzew wymagających różnego rodzaju pielęgnacyjnych, sanitarnych czy innych zabiegów, które musimy na nich wykonać. I to jest to, co mówię, rozpoczęliśmy. Natomiast równolegle będziemy się starać o środki z PIOŚ-u,
który ogłosił takie działania, taki konkurs związany z zagospodarowaniem rekreacyjno-sportowym, rekreacyjno właśnie również pod kątem zagospodarowania terenów zielonych. Także równolegle będziemy prowadzić, tak jak ten pierwszy program, który my realizujemy z gminnych pieniędzy, tak naprawdę musimy wykonać po dokonanej inwentaryzacji i stwierdzeniu takich czy innych koniecznych zabiegów. Tak drugi program, też ufam, że uzyskamy to dofinansowanie i również będziemy prowadzić tą rewitalizację, czy w ogóle zagospodarowanie terenów zielonych. Punkty zielone, takie enklawy w miastach są niezmiernie ważne dla nas, dla ludzi, dla naszego wypoczynku, dla naszego samopoczucia. No przecież wiadomo, że przyjemniej i fajniej się siedzi w parku niż na zatłoczonej ulicy, gdzie jest hałas, samochody, gdzie jest niebezpiecznie. I to jest piękna sprawa, że tutaj właśnie gmina Siewodzice, miasto dba o swoją zieleń i że dostrzega ten walor, jakim jest niewątpliwie ten park. Panie burmistrzu, a dlaczego tak ważne jest dbanie właśnie o tą zieleń miejską? No co jest piękniejszego w mieście?